Halo, halo, dzień dobry wszystkim. No, moi drodzy, nie ma co ukrywać, ostatnio bywało różnie, ale to nieistotne. Nieistotne jest już to, co wydarzyło się w ostatniej walce, a właściwie w ostatnich walkach tak naprawdę, z pewnym jegomościem brazylijskim. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to koniecznie sprawdźcie poprzedni odcinek, a jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zostawcie suba, bo wiem, że mnóstwo osób ogląda bez suba. Połowa właściwie widowni tutaj kariery Gamrota. Wiem, bo widzę w statach. Jeżeli wam się nie chce, trudno, ale zachęcam. Tak samo do polubienia, a jeżeli nie, no to nieważne. Słuchajcie, Colby Covington, gość, który jest no średnio lubiany przez to, że jest na pewno charyzmatyczny, na pewno ma wielkie ego, ale ma też wielkie umiejętności i nie możemy mu tego na pewno odmówić. I czy Gamrot będzie w stanie go tutaj pokonać? Zobaczymy, bo to jest wbrew pozorom trudniejsza walka niż wszystkim może się wydawać. Mateusz Gamrot z Covingtonem na pewno nie będzie miał łatwo, jeśli chodzi o parter, a stójkowo będziemy musieli uważać na łokcie, ale przede wszystkim na kolana. Na kolana w brzuch i na kolana w jabłko, w mordę, na latające kolana i jedno i drugie. Gamrot, naprawdę musisz mieć się na baczności. Dobra, ostatnio jak tyle gadałem, to zawalczyłem jak Najman, więc postarajmy się dzisiaj nieco inaczej podejść do sprawy. Taki jest, przynajmniej jest plan. Fight. O, poszedł od razu po obalenie. Nie udało mi się go wyciągnąć. Nie udało mi się wyciągnąć tutaj ręki. Nic mi się nie udało zrobić. Z Prowla od razu idziemy. No. Nie. I ja sobie teraz wstanę. O kurde, byłem przekonany, że wstaniemy po siatce tutaj. W sensie, że wiecie, go dopchniemy do siatki i będzie jakoś tak FIFA Rafa, a tu się okazuje, że nie do końca. No i on nie da. On nie daje. Na razie jest... Dobra. Przeczekane to zostało, no ale Covington prowadzi po 45 sekundach, na pewno prowadzi na punkty, to jest niepodważalne. Dobra, spokojnie. No stójkowo, o kurczę. Chciałem powiedzieć, że jest szansa. Tak! Tak! Boże, jak pięknie! Boże, jak pięknie! Stało się prawie to samo, co ostatnio, tylko że w drugą stronę, prawda? I co? Hejtery z komentarzy? Ja widziałem, co pisali XD. Napiszcie teraz, XD cwaniak. Nie, no ja wiem, czy to było bekowe. Czy to było bekowe niesamowicie. Jak Gamrot dostał na łeb. Ale tutaj też był lucky, oczywiście, że był lucky. No ale jak siadło, o człowieku. Jaki sierpowy. Nie spodziewałem się. To jest dziwne w ogóle, bo nie wiem, skąd to się bierze, tak szczerze. Jak to jest możliwe do końca? By knockout, no. Kurde. Znaczy, no bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ale nie mam pojęcia, jakim cudem do tego doszło, że tak ten sierp fajnie siadł. No być może faktycznie chodzi o to, że on tam gdzieś próbował zejść, tylko po prostu się nadział, nie? Po prostu tym sierpem go skontrowaliśmy. Ale piękny knockout w pierwszej rundzie, ulala. Piękny knockout, no super, super sierp. Zobaczmy tutaj jeszcze z trybun to wejście. No człowieku. Otóż nie, teraz na tej powtórce to wygląda dziwnie dla mnie. Ta ręka nie szła płynnie. Niestety ta ręka nie szła płynnie. Ale i tak I tak jest okej. No dobra. ESPN MMA. Super. MMA. Moi drodzy, no to co teraz?
co teraz? Co teraz po prostu? Półśrednia. Santiago. On jest został czempionem? Cudownie. Cudownie. Prawda? No pewnie, że tak. 6. Dobra. To co? Szum medialny. Promujemy. FIFA Rafa. Jakieś wywiady tu coś. No nie no. Powiem wam szczerze, że Kamaru to się nie spodziewałem. Co, będzie znowu długi odcinek? A mało samej walki, tak? Cholera wie, wszystko jest możliwe, słuchajcie. Chodź dowolne uderzenie. Świetny trening. I like that. Nie no, nie będę was zanudzał samym treningiem. Wrócimy sobie za moment, co? Mi się wydaje, że... No, w tej kategorii wagowej walki są ciekawsze. To widać od początku, na pewno. Dobra, widzimy się za moment. Kamaru Usman. Idziemy po ciebie. Idziemy po ciebie. Dokładnie tak. Czego możemy się spodziewać po Kamaru Usmanie? Na pewno możemy spodziewać się tego, że będzie po prostu do zażygania, za przeproszeniem, spamował obaleniami. Będzie obalał, obalał, leżał, punktował, delikatnie stukając. Miałem radę. Będzie próbował na pewno to zrobić. O kurczę. No, no, no. O, już. Jest pierwszy knockdown. Od Mister Gamrota. Sprytnie. Co zrobisz, Kamaru? Co zrobisz? Wyprostujesz się? Cały Kamaru Usman, prawda? Nic z tego. Już mam cię w gardzie. Co zrobisz teraz? Halo? Chyba niewiele. Stajemy. Ooo! Też umiem kolanem. O kurwa, a ty umiesz sierpem. Dobra. To ja high kickiem. Co tu się dzieje, ty? No mamy knockdown za knockdown niestety. Ja i znowu się dałem obalić. Olercia! Szybko w sprawla. Ze sprawla jakoś wyjdę. Mam nadzieję. No. Okej. No co ty gadasz? Co ty gadasz, że mnie tutaj skontrowałeś w ten sposób? Co za maniek, dobra. Jesteśmy znowu na nogach. No, nic nie wpadło, żaden prosty. No nie, no jeszcze będzie miotał, rzucał. Co za typ. Przestań z tym kolanem na brzuch, naprawdę przestań, bo to ani zabawne, ani śmieszne, ani... Kamaru, naprawdę, no przecież... nie spodziewał się. No i co? I co tam łysy? Łysy! Nie no, się wydostanie z tego. No nie, nie mów mi, że jest obrót przez to od razu. Jak to puszczę, no bez jaj. To bym tego nie puszczał. Myślałem, że się utrzymam po prostu z góry. Ale lipa. O, dobra. Ale widzisz, Kamaru, to jest tak, że nie jesteś taki tutaj, wiesz, pewny, nie? Tego parteru, tak szczerze ci powiem.
No, szkoda, że tak blisko stałeś. On trafił lepiej, moim zdaniem. Jak ty teraz na przykład. Fucken. Szmaken. Jak trwogę, to do żurawia, nie? Trochę. Kurde. Obali, obali. Nie obalił. Mam cię. Teraz ja cię mam. Przy siatce cię miałem, w sensie. No już będzie rzucał. No Jezus. Nie. Nie no. Ty mi próbujesz krucyfiksa założyć. Chłopaku, no jakiego krucyfiksa? No błagam cię, naprawdę. Gamer wstaje. Spokojnie. Jest on cały czas wchodzi w ten sposób. Muszę wprowadzić więcej aperkatów po prostu chyba. O, shit. No niestety ta pierwsza runda mogłaby być lepsza. Powiem szczerze, nie, to mnie udusiłbyś mnie i tak. To duszenie to mnie w ogóle nie martwi. Tym bardziej, że jest końcówka rundy, ale nawet jeśli nie, to i tak bym z tego wyszedł spokojnie, bo on jest... Po prostu... On tego nie umie zapiąć i tyle. Muszę wpiąć. Nieistotne. Runda pierwsza za nami. Niestety Kamaru Usman jest bardzo niewygodnym rywalem i męczy bułę strasznie. W swojej taktyce. Będę musiał wprowadzić więcej jakichś takich, wiecie... Iść! Oho. Wprowadziłem. Zajebiście wprowadziłem. No świetnie się zaczęła ta runda. No kurwa, i ciebie nie da się obalić? Co ty jesteś, Robocop? Co tu się odpierdala? O, sorry. Aż mnie przydusiło. Nie no, wkurwił mnie. Przepraszam, ale po prostu już się teraz... Nie no, dobra gościu. Myślisz, że jesteś taki mocny w parterze? Tak myślisz? Tak myślisz, że taki mocny jesteś w parterze. No to kurwa, zobaczymy. O chuj. To nic. Słuchaj, takie rzeczy... Nie. Taki myślisz, że jesteś mocny, tak? Taki mocny. Taki z ciebie parterowy. No to kurwa, zaraz zobaczymy. Co, careful? Czego dojadę zaraz? Ty nie wiesz, co Gamrot potrafi z pleców. Człowieku. No. No co się dzieje, Kamaru? No co się dzieje? No co się wydarzyło teraz? Powiedz. No co to miało być? Spokojnie, czekamy tylko na odpowiedni moment, zaraz go dojadę. Albo i nie. Tak. Dobra, ja jestem w bocznej już. Nie. No i zobacz, co się stało. Kamaru. Nie no, ja znowu w dosiadzie jestem. Patrz, ty mnie wypychasz, a ja znowu w dosiadzie. Co się dzieje? O co chodzi? Nie spodziewałeś się, prawda, Kamaru? Przyznaj się, nie spodziewałeś.
kurwa, on wyjdzie z tego S, tak szczerze. Shit. A może nie. A może nie. Kamaru! Panie parterowiec! Dziękuję! Taki był hej do przodu, taki był hej do przodu, jeśli chodzi o parter. Tak bardzo chciał parteru, no to dostał. Ja nie chciałem. Ja chciałem powalczyć w stójce. Ale on uparcie dążył do parteru z Gamrotem. No to dostał parter z Gamrotem. Co z tego, że go obalał? Co z tego? Jak klepał. Jak klepał, klepał. Jak Marcin N. Tak jest. Tak jest, moi drodzy. Tak jest. Gamrot naprawdę... Myślę, że już się odkuł w tej dywizji, w tej kategorii. O, jaki jest zadowolony. Jaki zły. O, jaki zły. No, by tap out. Bang, uplata! Fajnie, że on w ogóle czyta Mateusz, a nie na przykład Matthew. To jest w porządku. Dlaczego długość kariery minus 22% tam było, czy coś w tym stylu? O co chodzi? O co chodzi? Co się stało? Nie, no serio, co się stało? Dlaczego tak? Obfitowało w przejścia, poddania i jiu-jitsu na światowym poziomie. To prawda. To prawda. Minus 22 to cholernie dużo, jakoś mi się wydaje. Żeby to nie było tak, że zaraz dostanę propozycję na ostatnią walkę w karierze. Bo byłbym zły. Oj, byłbym zły bardzo. Nie, no serio mówię akurat teraz, to już tak bez beki, nie? Nie, no chyba git jeszcze, z tego co widzę po pasku. O kurwa, ale spadło. Cholernie mocno spadło. To podanie było, no dzięki Dana. Było wspaniałe, to wspaniale daje mi walkę o pas teraz, Santiago, czy kimś tam. Nie no, Dana, posłuchaj mnie. To tak nie może być, że ty nie będziesz mi dawał walki o pas pod takich chuj... Kim są ci ludzie w ogóle? Jakby... Kto do kogo? Człowieku. No i o to chodzi. Dziękuję, dobranoc, powidzę, ten, nie wiem co chciałem powiedzieć, nieważne. Bardzo fajnie, bardzo super, bardzo świetnie. Santiago. Idziemy po ciebie. I po twój pas. Edson Barboza postanawia zawiesić rękawice na kołku. O nie. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda w różnych dywizjach, jeśli chodzi o... Przecież no naprawdę. To Mike Perry był po drodze, Leon Edwards, Vicente... No okej. Naprawdę byli inni zawodnicy ciekawsi. Belal, proszę bardzo. O, mi jakiegoś Pawlowa dawał. Daj spokój. Walka o pas i tyle. A wadze średnie, nie, wadze lekkie, które jest teraz mistrzem? Michael Johnson, o boż. A Khabib ma... Khabib po prostu już nie walczy, on... A nie, on walczy po tych dwóch porażkach, zaczął walczyć znowu i tam ma jeszcze wina. Islam, Chandler, a panowie. W piórkowej Rodriguez. Henry jest, okej. To nas nie interere. Za bardzo. O, fajnie, fajnie. Ja lubię bardzo Curtisa. Aleksander Rakić. Nie dziwi mnie to specjalnie. Patrząc na młodych zawodników, to już jakaś inna gwardia w ogóle. I w wadze średniej cały czas Alex Pereira. To 6 porażek na koncie. Ulala, Robert Whittaker. A tutaj nasz jego mość jeden zakończył karierę chyba. Mam na myśli oczywiście Adesa, a nie, jest na piątym miejscu, dobra. Ale to, że Jotko jest w ogóle na czwartym miejscu, to jest hit. Krzysztof Jotko. Dobrze, nieważne. My zawalczymy w przyszłym odcinku również o tytuł. Trzymajcie się mocno.
bo będzie dobrze, myślę. Na razie. Hej!